Rozmawiam z panem Aaron Goetzem. Pan jest Bieczaninem, który przeżył zagładę Żydów bieckich dzięki rodzinie Kosibów. O tym było dużo w internecie ostatnio, gdyż przyjechał pan ze Stanów. Zastanów, tak. Ze Stanów Zjednoczonych na uroczystość wręczenia medali Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Bieczu. Tam myśmy się poznali. Medale otrzymała rodzina Kosibów, Beniszów, czyli mojego dziadka i sióstr zakonnych z Dominikowic. Proszę króciutko powiedzieć, jak to się stało, że Kosibowie panu pomogli. Króciutko. Trudne pytanie. Tak. Ale pomogli mi, bo nie wiem, jak się dostałem do ich stodoły. Uciekłem z Biecza, byłem ukryty, byliśmy w jednej w podziemiu tam gdzieś, nas było 18 czy 20 osób, nie przypominam sobie dokładnie. Tak dużo osób było ukrytych? Tak, znaczy razem z moimi rodzicami i dwoma siostrami i bratem, chociaż brat był u babci, ale nie wiem kto, ale przyszedł sąsiad z policjantem wątorowskim. Nas wygnali, Wątorowski zaczął strzelać, wszyscy lecieli w różne strony. Ja starałem się schować moich siostry, pomóc mojej matki i ojcu, ale nie udało się wszystko. Także ja sam uciekłem do dołu, z góry, z Biecza, z miasta, w kierunek kolei i tam byłem 2 dni w dziurze. Nie mogłem się ruszyć w ogóle, bo bałem się, że cegły się rozpadą tam. To przepraszam, była... a ile pan miał lat? No ja w ten czas miałem 13 lat, niecałe 13 chłopiec, lat. Chłopiec, tak. Młody chłopiec. Mhm. Tak. I jakieś 4 godziny później, nieubrany, nieumyty, nie wiedziałem dokąd się kręcić, tak poszedłem do Kosibów. Nie wiem skąd ich znałem, nie wiem skąd znałem tą stodołę. Może być, że znałem ich ze sklepu babci, oni może być oni przychodzili, ale tego nie pamiętam w ten czas i teraz 80 lat później też nie pamiętam. Wpuścili mnie do stodoły. Pan tam pies szczekał cały czas, pan Kosiba, pan Władysław Kosiba wyszedł i wpuścił mnie do stodoły. Tam znalazłem jeszcze 3 kobiety, Hanię Kurz i 2 córek pana Zyskinda, sąsiadów. I tak byłem za tą noc, byłem ukryty. O ile nie byłoby miejsca dla mnie w tej jednej nocy, to bym teraz tutaj nie był. Bo Hania Kurz chciała wyjechać do męża, którego wzięli kilka tygodni wcześniej do obozu koncentracyjnego, czyli roboczego. I ja też miałem tam jednego wujka, najmłodszego, Arona, i ja chciałem pojechać do niego. I myśmy się tak dobrali. Nie było łatwo. Pierwszą noc, kiedy staraliśmy się dostać do Libuszy, do stacji, był bardzo ciężki deszcz i zgubiliśmy się, wróciliśmy się nazajutrz w niedzielę, znowu poszedliśmy do stacji, mieliśmy bilety, bo pan Władysław posłał syna, żeby kupił bilety dla nas. Czyli ta jedna noc, a raczej 2 były takie bardzo ważne, tak. Że dzięki temu pan ocalał? Tak, o też, bo o ileśmy doszli do tej stacji w Libuszy w tę noc, to policja by nas zastrzeliła, bo tam był, nie widzieliśmy o tym, ale nazajutrz się dowiedzieliśmy, że tam była policja całą noc. I myśmy jechali w ten czas w niedzielę w południu, jak nie ma, o 12 czy o 1. Anna Kurz i ja w różnych wagonach, nie w tych samych. Nie w tych samych. Mnie od razu tam ludzie z Biecza uznali na wagonie i mówili, dokąd jedziesz, mały kloc. Mnie nazwali małym klocem, bo babcia była z kloców. Aha. I tak tam znowu schowałem się w ubikacji. Nie wyszedłem do tego czasu, jak przyjechaliśmy do Zagórza
myślę, były Zagórze, stacja. Zagórz, tam, tak. I tam, nie wiem, znowu nie wiedziałem, co mam zrobić, ale patrzyłem się, widziałem, że mój wujek Aaron i kuzynowie z Ingiery chodzili z Gestapo, oni ich wzięli, oni byli po drodze do Bieszczad. Mieli jakieś przepustki pojechać do Bieszczad na jakiś czas. Gestapo ich wzięła i kontrolowali ich dokumenty i puścili ich. Oni mnie od razu też widzieli, myśmy nie mówili między sobą. Oni się wrócili do obozu w Prokocimie i ja za nimi. Znowu nie w tym samym wagonie. A z tego czasu byłem w 7 obozach. W 7? Dwójkiem, tak. W 7 obozach byłem. Jak się udało, że pan przeżył to wszystko? No, to był szczęście. Los. To był los. Tak. Byłem mały, musiałem pracować też. Ciężko pracować w Prokocimie, w Warszawie, na Jerozolimskim, w Jerozolimskim obozie. Obozie i potem nas wzięli do Skarżysko-Kamiennego, to był najgorszy obóz Skarżysko-Kamiennego, do Buchenwaldu, z Buchenwaldu do obozu Schlieben, ze Schlieben do obozu w Theresienstadt, czyli Teresina, i tam nas Czerwona Armia oswobodziła. Ale opowiedzieć tak dokładnie o każdym miejscu nie da się, to trzeba napisać 3 książki. Tak, proszę mi powiedzieć, czy rodzina w obozie pomagała panu, bo pan był dzieckiem. Ja uciekłem sam. Ja uciekłem tylko Anna Kurz, która była sąsiadka, miała swoje dziecko. Ona nawet nie chciała, żebym ja z nią uciekł, bo ona się bała. Wszyscy się bali. Lubinieńcy zobaczyli mnie, powiedzieliby spójrz spodnie, wiedzieliby od razu, że jestem Żydem. I ona też miała małe dziecko. Także. A w obozie? W obozie mam tylko wujka. Powiedziałem, że spotkałem wujka tak, Arona. Ale byliście razem do końca? Byliśmy razem. Nam się udało. Starali się w każdym obozie, starali się nas, jak to, nie wiem, jak się mówi, rozebrać, być, znaczy. Rozłączyć. Tak, odłączyć, tak. Ale mi się udało. Musiałem prosić, musiałem błagać się u Niemców czy u drugich tam policjantów i udało mi się, byliśmy razem. I było jakieś 5-6 osób z Bieszcza, którzy się trzymali razem. Czy przeżył wujek? Wujek przeżył ze mną. Przeżył. Tak. Rodzice nie. Proszę? Rodzice nie przeżyli. Przeżyli, Hania Kurz przeżyła, a tam było jeszcze dwoje kobiety młode u Kosiby. My musieliśmy odejść od Kosiby. Byliśmy tam jakieś 10 godzin. On się bardzo bał, prosił, żeby mi odeszli stamtąd do drugich ludzi. Ja szedłem z tymi dwoma kobietami, a oni weszli do jakiś kilometr od Kosiby. Tam oni weszli do jednego domu Polaka, którego znałem. Kosiby nie pamiętam, że znałem. I ja się jego bałem, nie chciałem wyjść. Oni powiedzieli, że wejdą, bo może być on ich weźmie do Nowego Sączu. I ja jako dziecko wiedziałem, powiedziałem im też, że w Nowym Sączu będzie, czy jest już to samo co wieczór, zagłada. Czyli takie małe dziecko, a zdawał pan sobie sprawę z tego? Ja miałem instynkt na to, tak. Ja wiedziałem, bo też w wieczór często byłem w Judenracie, bo wujek mój Salomon był zastępca szefa Judenratu. Mój ojciec też był w Judenracie, także ja byłem przy, jak się mówi, dyskusjach i taki miałem instynkt, tak, nie chciałem wyjść do tych ludzi. Był pan, jest pan bieczaninem, ale słyszałam od pana, że miał pan rodzinę w Gorlicach. Tak, ja miałem rodzinę. Kto w Gorlicach. Kto był tą rodziną? Miałem babkę, dziadka nie znałem, on umarł przed moim rodzeniem. Nazywała się Rachela Goldberg, miała synów i córek, mogę nazwać ich, ile pani chce. Tylko jeden wujek, to samo co w Bieczu, jeden wujek uratował się. On biegał do Rosji przez San i tam był w Rosji przez wojnę i przeżył. I nawet ożenił się i przyjechał
potem do Izraela, znaczy przez Niemiec. Ja go spotkałem w Niemczech. W Niemczech go pan spotkał. On, ale on nie był w lagrach, on nie był w obozach, on był w Rosji cały czas. Jak rodzina w Gorlicach miała jakiś interes? Oni tak, sprzedawali naczynia kuchenne i złoto i rzeczy, gdzie takie kandelabry. Tak? A gdzie mieli różne sklep? I byli w ogóle byli zegarmistrzami. Zegarmistrzami. Tutaj, jak się nie myślę, myśmy nazywali w ten czas Biedzkiej ulicy. Biedzka ulica, tak. I niektórzy nazywali Żydowskiej ulicy. Tak? Tak, nie wiem. Pamięta pan Gorlicę sprzed lat? Tak. Pamiętam, jak się nazywa, maj. 3 maja, tak. Nie 3 maja, to nie? Był maj, miał duży. A, maj! Było dla mnie, dla małego dziecka, interesujące, że ma to okrągłe tam wyjście. Maj miał. Jak się mówi? Fotografem. Kiedy zadawałam Polakom pytanie, jak żyło się ze społecznością żydowską, zawsze mówili, że byli sąsiadami, często bawiły się dzieci razem. Jak to wyglądało od pana strony dziecka żydowskiego? No, w Bieczu, małe miasteczko, żyliśmy sobie nieźle w ogóle, ale były czasy, kiedy były bojkoty i były bitwy. O ile Żydzi wyszli, wychodzili na rynek, kiedy był nowy, jak się mówi, księżyc. Nowy rok? Tak, nowy księżyc. Nowy księżyc, tak. Wychodzili się modlić. Każdy raz, kiedy był nowy księżyc, wyszli na rynek, a tam były młodzież, nie wiem kto, rzucili kamień i bili się z młodzieżą. Był antysemityzm. Był? Tak, był nawet w szkole. Ja chodziłem do szkoły tylko 2 lata, jedna uczycielka zawsze pytała się każdy rano przed pacierzem, dlaczego wy Żydzi zabiliście naszego Boga. No, to była taka pani Zofia, nie pamiętam jak się nazywa. Ale też był drugi Chrostowski, który był bardzo, bardzo nas zaszczycił. Znaczy, kiedy byli się z nami, on zawsze był na naszej stronie. Także był różny, tak, że były różne ludzie. Były tak jak wszędzie, różni ludzie. Jedni tak dobrzy, drudzy niespecjalnie. Tak. Rozumiem. Myśmy nie mieli jako dzieci kolegów Polaków. Ale dlaczego? Nie chcieli się z wami? Nie, my chodzili do szkoły do żydowskiej od 3 lat. Aha. Także nie było czasu do wieczora. I też niektóre dzieci Polacy nas nie lubili. A my tak, ja miałem jednego dobrego kolegę, to był Jan Długosz ze Załawia. Ten Długosz potem był znany alpinistą i umarł w jakiś wypadek. I on lubił kuchnię mojej babci, zawsze przychodził do nas, a ja też chodziłem do niego, do rodziny na Załawiu. A tak znałem swoich sąsiadów. Niektórzy były bardzo dobrzy, niektórzy nie. Kiedy myśmy wstawili kucki na święta, nie wiem, myślę, że nazywa się kucki, taki. No, nie wiem jak się to mówi, oni rzucili w tą kuckę kamieniami. Także moi wujkowie czasami się bili z panem, nie wiem jak się nazywa. Były takie rzeczy, ale było cicho, było małe miasteczko, ludzie znali jeden drugiego. A rodzice co robili? Rodzice, myśmy mieli sklep na rynku, szkła, znaczy szklanych i kuchennych naczyń, tak. I ojciec też miał hurtownię piwa okocimskiego i też węgla. Moja babcia miała taki ogólny sklep wszystkiego, wszystko można było kupić. Czyli miał ojciec sklep i mama? Mama, tak. Mhm. Znaczy, nie moja mama, no mama ojca, babcia. Mama ojca, babcia, tak rozumiem. Nie było dużo bogatych ludzi, Żydów. Był jeden Nathan Stein, który miał cygielnię i może być Józef Stalin, mieli duże pieniądze, ale tylko u nas żyło się nieźle do tego czasu, kiedy Niemcy przyszli. Tak. Pamięta pan wejście Niemców do Bieczu? Tak, ja pamiętam. Pamiętam, że stałem z siostrą na podwórzu, gdzie myśmy mieszkali,
nie u babci, to tylko z drugiej strony i samoloty zaczęli bombić, bo tam był pociąg na torach. Tak. Pamiętam to wszystko, ale to jest, ja bym nie mógł tego opowiedzieć, bo już jakieś 80 lat nie mówię po polsku, przyjeżdżam tutaj mówi czasami. Mówi pan świetnie. No dziękuję, ale ja wiem, że nie mam słów. Że od słów panu brakuje, no ale to nie ma się co dziwić. Tak. Też, kiedy byliśmy dziećmi, mówiliśmy w Bieczu tylko po żydowsku. Co pan powie, tak? Bo chodziliśmy tam, a do szkoły? Centrum szkoły, miasta było żydowskie. 90% budynków, myślę, były żydowskie, czy Żydzi tam mieszkali. Także między sobą myśmy mówili tylko po żydowsku. I nawet niektórzy Polacy w Bieczu znali jidysz bardzo dobrze, żydowski język. Kiedy zacząłem chodzić do szkoły powszechnej, kiedy miałem 7,5 roku, nie znałem bardzo dobrze i wstydziłem się, tak się szybko nauczyłem, bo na przykład, kiedy chodziłem do pana Fuska, aptekarza, coś kupić, maść cynkową, musieliśmy powiedzieć proszę i nie mogłem mówić proszę, zawsze mówiłem prosię, bo nie znałem tak dobrze angielskiego i on mnie ciągnął za uszy, powiedz proszę, inaczej, proszę, inaczej nic, ci nic nie dam. Śmiał się z tego, ale on był liderem. Liderem? Dobrze, po polsku też nie, on też był liderem przeciw żydowskiej. Jestem wymęczony, jestem śpiący. Ja rozumiem. Dałem dużo wywiadów i nie śpię tak bardzo dużo. To ja już będę kończyła. Ja bardzo dziękuję, że pan mi opowiada to wszystko. Ja wiem, że to ciężko i że pan jest bardzo wymęczony. Jutro pan wraca do siebie. Przyjedź pani do Ameryki i ja powiem pani za jakieś 10 godzin. 10 godzin. No, przyleciałabym, tak, tylko troszkę daleko. Ja wiem. I dla mnie mam 90 lat. Nawet zrobiłem przedwczoraj, 28, to jest przedwczoraj czy dwa dni temu, zrobiłem błędy, kiedy czytałem. Nie czytałem, nie mogłem czytać, bo nie widzę, ale tak mówiłem o sobie. Powiedziałem, że się urodziłem w 21 roku. Tak, zauważyłam tak, to, ale wiem. Chciałem powiedzieć, z 21 grudnia 28 roku, ale to był błąd. I też, kiedy mówiłem o dziecku Anny Kurz, mówiłem też, nie pamiętam, czy Schleimele w miejscu Mojszele, tak? Takie błędy. A to datę urodzenia to zauważyłam, bo uświadomiłam sobie, że to chyba tak, raczej niemożliwe. Mam 100 lat. Mieszkał pan? Ja urodziłem się w domu u Becza, gdzie teraz tam jest restauracja. Ten dom należał, jak ja wiem, do mojej babci i do siostry Zingier. Babcia nazywała się Kloc, siostra była Kloc, mieli jeszcze jedną siostrę w Badiowie, Sara Kloc, babcia była Leja, Zingier była Chawa, a w Badiowie była Sara. Moja babcia się ożeniła na mojego dziadka, nazywa się Getz. Chawa Zingier ożeniła się na pana Zingier, nie wiem skąd on pochodzi, a moja siostra we babci Badiowie ożeniła się na pana Lustiga, nie wiem też skąd on pochodzi. Kiedy przyszło wyzwolenie? Kiedy przyszło wyzwolenie, mój wujek i ja od razu wyjechaliśmy z Theresienstadta w kierunek Biecza, przyjechaliśmy do Biecza jakieś 6-7 dni później. Jechaliśmy na dachach pociągów. Na dachach? Tak. Bo nie było tyle pociągów, nie mieliśmy biletów, tak musieliśmy na dachach. Kiedy przyjechaliśmy do Biecza, to wujek znał więcej ode mnie. On był starszy na jakieś 17 lat. On był w Wojsku Polskim, w polskim pułku podhalańskim. A on powiedział, musimy zeskakać z pociągu, bo nie wiemy, jak nas przyjmą w Bieczu. Tak zeskakaliśmy niedaleko od Biecza i poszedliśmy do pana, do domu. On znał dom rodziny Pruchniewiczów. Pruchniewicz kiedyś pracował dla mojej babci
Znaczy, on woził rzeczy z pociągu do miasta, do sklepu. A kiedy my przyszli do Puchniewicza, tam oni wszyscy byli tak rozczarowani, raz my nie widzieliśmy, bo ojca starego Puchniewicza Niemcy mordowali i zabili za to, że on pomógł żydowskiej rodziny Blum. Ale poszliśmy do Bieszcza, tam nie byliśmy bardzo długo, bo było nie bardzo bezpieczno. Ludzie się bali, że Żydzi się wrócą i odejmą budynki i tak dalej, tak, że nam nawet AK posłała jakieś zapiskę, wyjedźcie szybko, inaczej my was wynosimy stąd. Także to było nie bardzo dobre. Wyjechaliśmy przez Magurę, przez gory do Bardiowa, a stamtąd do Pragi. A stamtąd wróciliśmy się do Niemiec i czekaliśmy tam jakieś 4 lata na wizę do Ameryki. Do Ameryki. Tak. Co pan robił w Ameryce? Proszę? Co pan robił w Ameryce? Pierwsze 10 lat było bardzo trudne. Przyjechałem, nie znałem angielskiego w ogóle. Nie chodziłem do szkoły jakieś 10 lat, bo szkoły tutaj w Bieszu były zakryte dla Żydów od 1939 roku. Chodziłem do szkoły tylko 2 lata mniej więcej. Także nie znałem języków, nie znałem nic w ogóle, ale zapisałem się w średnią szkołę. Miałem w tym czasie już 16-17 lat. W ogóle ludzie, chłopaki, dziewczyny już ukończyli szkołę tę, ale także mnie posłali w ostatni klas. Nie wiem, jak to za 7-8 miesięcy dostałem dyplom. Ja wiedziałem wtedy, wiem teraz, że mało znam, ale dostałem dyplom. Potem zapisałem się, wzięli mnie do college'a, City College, to jest jeden z uniwersytetów w Nowym Jorku. I tam dostałem dyplom 4 lata później, a w ten czas mnie wzięli do armii amerykańskiej. Był pan w wojsku. Tak. Musiałem być w armii 2 lata, a po armii zapisałem się w Kolumbijski Uniwersytet na studia, wyższe studia, i po 3 latach dostałem pracę w Uniwersytecie Illinois, sztata Illinois. Potem się wróciłem znowu do Nowego Jorku, dalej się uczyłem, w ten czas się uczyłem na doktorat w szkole w Kolumbijskim Uniwersytecie i też tam, jak mówię, wydawałem, tam uczyłem studentów rosyjskiego. Rosyjskiego? Tak, rosyjski i francuski, którego ja się tak wyuczyłem. Ta pani, która jest ze mną, koleżanka, ona była studentką, ja byłem studentem w Genewie, w Szwajcarii, w szkole tłumaczy. I tak pracowałem tym i później w różnych szkołach w Nowym Jorku i za Nowym Jorkiem. A potem w 1973 roku, kiedy Rosjanie, znaczy Żydzi z Rosji, zaczęli przyjechać dużymi grupami do Nowego Jorku, ja otworzyłem szkołę dla nich, żeby się szybko uczyli angielski. Ja już byłem specjalistą po angielsku w ten czas. Czyli pomagał pan współobywatelom? Tak, tak. I byłem dyrektorem tej szkoły 19 lat. A potem uszedłem od pracy, jeszcze nie miałem całkiem 55 lat, bo mój wujek, który przeżył ze mną, był bardzo chorym i umarł, i miał dziecko. Matka tego dziecka, żona wujka, umarła jakieś 10 lat wcześniej, 8 lat wcześniej. Także była mała dziewczynka i ja chciałem się zajmować z nią. Ona tutaj była w Bieszu, była kilka razy ze swoimi dziećmi. Ma 3 dzieci. A 28 tutaj był jej starszy syn z narzeczoną. Także, ale życie w Ameryce było niełatwo. Przyjechałem bez pieniędzy, nie miałem w ogóle kolegów czy koleżanek. Ale widzę, że pan sobie doskonale poradził.
Proszę? Doskonale pan sobie poradził. Doskonale nie wiem, o ile bym znał język, o ile bym miał, kończyłby szkołę tutaj w Bieczu czy w drugim miejscu, to bym może być był senatorem, nie wiem. Właśnie. No bardzo dziękuję.